No, bo teraz jeżeli wierzyć temu, co powiedział nam Thor, to powinniśmy udać się wprost do walki losowej. Hela zabije w pół sekundy. Likier jest dziwny. Nowy likier kojarzy mi się z Magasui. A ty lubisz likier? Ha? Fuzjowanie demonów nie jest tak proste jak myślisz, stary. Teraz z kimś możesz walczyć tylko raz. Większość z nich możesz tak naprawdę sfuzjować. Jeżeli chcesz konkretnego demona, musisz próbować całą masę kombinacji. Ha, nara. Dobrze wiesz. Co mi na faktu, że dostają pierwszą turę. Amen. Tak, już widzicie, jak coś mi robi teraz tu Pixie. Jak nie mam Zio nawet. Shit sucks, jak to mówią. No nie trafiłem, serio. Nie trafisz mnie czarmem na litość boską. Tego by mi jeszcze trzeba było dostać czarma po twarzy. Po twarz taki. Anyways, tu jest leczenie do... Nie, czekajcie, nie leczę się. Albo leczę się. Whatever. I tak zaraz tu wrócę z jednego prostego powodu. Ja to widziałem. To jest najgorsze. Ha? Hej, ty. Masz revival bed, który mogłabym wziąć? Jesteś urocza, trzymaj. 210 marka za to. Amen! To nie było fajne. Pudło. Dziwko. Adirao! Oh yeah! Dobra, jeden z głowy, teraz Ice Breath. Chocolate rain, so stay dry and always feel the pain. Chciałem tu wejść. Zdecydowanie chciałem tu wejść. Heal, heal, heal. Wow, powoli zarabiam kasę z tego, co widzę. I cóż, stwierdzam, że tego nie lubię. Jest raczej niezgodne z prawdą. Co jest? Co do diabła? Znowu! Man, mam już... Dopiero co walczyłem z Thorem na litość boską. Zlitowalibyście się. A więc to tu jesteś, piesie. Dante? Dante? Serio? Zobaczmy, na co cię stać. I mean, really. Miło się poznać, chłopcze. Mam nadzieję, że też tak się czujesz. I co ja mam ci zrobić? Przede wszystkim zrobię to samo, co zrobiłem ostatnio, czyli obniżam ci staty. Tak bardzo, jak tylko mogę. On jest liczony jako kto? Też jako bies? Ha, dziwne. I sam sobie podwyższę. Podwyższanie i obniżanie statów nigdy nie jest tym pomysłem. Daję ci 10 minut na zdecydowanie się. Jak chciałbyś skończyć? W trumnie czy na złomie? Amen! Ła? Jeszcze krytyk! To było chamskie. Przestań mnie trafiać krytykami. Mendo. Okej, jeszcze jedna Sukukaja. Mam nadzieję, że tym razem tego sobie nie zniweluje od razu. No to wygląda, że nie. Dobra i to. Oh man, ale to i tak mocno bije. Au. To ma tylko ten atak. Na to wygląda. Okej.
Jeszcze jeden i jeszcze raz. Czy mnie to dziwi? Pudło. Haha. You funny man. You funny. Dobra, ponieważ nie mam lepszego wyboru, bo i tak albo go zabiję teraz, albo zginę. Aha, czyli nie zabiję. Au. Fajnie było cię znać. Dobra, wiem jedno, Dante atakuje tylko fizycznie. Gdzieś już widziałem magatamę, która daje odporność na ataki fizyczne. Także tam się zaraz udam, wiecie? Najwyżej trochę wybólę za dużo niż powinienem, ale to już inna sprawa. Komfort śmierci przyjdzie dla ludzi i demonów. Prowadzonych przez wielką wolę. Jej. Co ja chciałem? A wiem, co ja chciałem. Czytać grę. Hello, the game? Nie, nie idę tam od razu. Powinieneś się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że ten cholerny kandelabr znowu się świecił. Przede wszystkim on jest na tyle mądry, że anuluje debuffy. I to mnie trochę demotywuje. Zwłaszcza, że jeden wallcry to jest kwestia 40 punktów many. Mógłby kosztować 30, nie obraziłbym się. OMG, Atlus. Buff Blix. Dobra, to tutaj był sklep. Nie, to nie tu był sklep. Sklep był po drugiej stronie. Oh well. No jasne, zanurzcie mnie jeszcze. No, czy mnie to dziwi? Wait a minute, co się stało? Trafił ich Nessa mi oto. I don't get it. Dobra. A masz. I jeszcze jedna Agila i będzie ok. Pieczone korale, pieczone niczym wino. A, dobra. Ile kosztuje twoja Magatama? 6000? Zgadłem. Nie, o. Psie. Kpicie sobie ze mnie. 18 000. Nie zgadnę, nie ma nic sensownego do sprzedania. No beczenie to mi się przydadzą. A nic innego nie jest dużo warte. Jaki z tego wniosek? Przejdę go od początku. Mówię całkiem serio. Będę przychodził go od początku. A dla tych, którzy mi nie wierzą. Jep. Przejdę się po każdej lokacji od początku gry i zobaczę, ile kasy mi z tego wyjdzie. Pokażę to, ale już bez komentarza, bez muzyki z gry i tak dalej. Po prostu puszczę to, ale na sporym przyspieszeniu.